Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euroconchita Barbie Baby Langström Extra, chcemy powiedzieć, że u nas w programie jest wszystko. Dzisiaj 20 kwietnia 2017 o sędziach. Proszę Państwa, że sędziowie się buntują, że sędziowie głupio chytrzy, najmądrzejsi, nie chcą się dostosować do sytuacji, do wymogów, jakie są, jakie mają być, jakie i tak będą, ale chcą sami, proszę Państwa, rządzić. Bardzo ciekawe spostrzeżenia, bardzo ciekawe wnioski, że tworzą się kliki durnych, no bo jak uparty, to przecież niemądry. No, także na temat sędziów dzisiaj 20 kwietnia będzie, na temat wszelkich głupot wypowiadanych w radiu i telewizji oficjalnie, że jak to, że Duda mówił, że Polska, a Warszawa będzie pouczała Podlasie, że żeby oni, Podlasie nie pozostało w tyle, jakoby Podlasie było zacofane, no to my Państwu pokazujemy odwrotnie. Jak to jest, że no, cerkiew prawosławna, że ludzie prawosławni, którzy są szlachetni, szlachetnego rodu, szlachetnie usposobieni, grzeczni, mili, sympatyczni, dają przykład chamstwu. A przepraszam bardzo, jeżeli Biblia w śmietniku w Warszawie, no to czym Warszawa chciałaby Podlasie zauroczyć? To nie musi być Podlasie, to może być Polesie, to może być Gdańsk, to może być Kraków. Jakoś jak Warszawa na najgorzej tutaj wypadała, najgorzej. To więc, no, czym zauroczy? Wręcz przeciwnie, Polskę to nawracali, jak nie krzyżacy, to mormoni się pojawili tu w Polsce, to Świadkowie Jehowy się pojawili w Polsce. Dlaczego? No, a Świadkowie Jehowy są, jeżeli chodzi o świat, wszędzie tacy sami, tam nie ma gorszych Świadków Jehowy, nie ma lepszych. Dlaczego? Dlatego, że święci w dniach ostatnich, Świadkowie Jehowy, się nie dzielą, a mohery strasznie, a tak są prymitywne, że wiecie Państwo, no, kupa śmiechu.